godzina 8 rano 3 lipca. Rozpoczynamy nasze właśnie przejście głównego szlaku sudeckiego. Jesteśmy przy kropce na ulicy Dworcowej. Kropka, która była już wielokrotnie całowana, lizana i nie wiadomo, co jeszcze z nią się działo, także więc ja jej nie będę całował ani lizał, tylko po prostu przyklepię, że potwierdzam rozpoczęcie naszej wędrówki. A ja dzisiaj będę, znaczy nie dzisiaj, w ogóle przez cały ten czas będę wędrował, nie chcę, żeby ich pokazywać, ale tak tylko taki szybki rzut oka, to jest Ela tutaj i Kasia, tak Kasia, tak będziesz na zdjęciach, więc się nie chowaj, gdzieś kiedyś się na pewno złapiemy. Ruszamy z ulicy Dworcowej i przejdziemy się teraz jeszcze też przez Świeradów, dlatego że wracamy do swojego pensjonatu jeszcze po rzeczy, bo taką mamy akurat fajną lokalizację, że nasz pensjonat znajduje się zaraz koło głównego szlaku sudeckiego. Także więc mogliśmy sobie tutaj przyjść dzisiaj rano na spokojnie, na lekko, bez żadnych... Właśnie, jak się nasz pensjonat nazywa? Tak, nasz pensjonat się nazywa Eldorado. Mamy takie Eldorado, bardzo fajna lokalizacja, bardzo miły pan gospodarz. Także więc już mogę zachęcić i polecić to miejsce na wędrówki, na wypady. Zrobiłem reklamę przy okazji Eldorado. A tak to wygląda to miejsce. Mieliśmy wątpliwości, czy do dobrego miejsca w ogóle dotarliśmy, bo nie ma żadnej tablicy informacyjnej, że to początek głównego szlaku sudeckiego, ale jak zobaczyliśmy, sprawdziliśmy na mapach, to się okazuje, że jest to miejsce. Okej, no nic, my ruszamy dalej i pewnie gdzieś tam za chwilkę na górze, dokładnie w tym miejscu na Stogu Izerskim będzie następna relacja. No i zbliżamy się do pierwszego szczytu. Na razie to tak naprawdę do górnej stacji wyciągu na Stogu Izerskim. Natomiast tu sobie zrobimy pod schroniskiem chwilę przerwy. No i później będziemy już szli właśnie na Stóg Izerski. Ale praktycznie mamy już pierwsze podejście dzisiaj za sobą. I generalnie później już nas czeka przyjemna wędrówka grzbietem Gór Izerskich. Więc można powiedzieć, że pierwsze koty za płoty. No a tu tak to wygląda. Gondola sobie wjeżdża na górę. Dla leniwych i opornych świetne rozwiązanie. Chodzi, osobiście wolałbym, żeby góry były bez takich wynalazków, przynajmniej żeby nie było ich w nadmiarze. No i tu też właśnie w schronisku na Stogu Izerskim zrobimy sobie przerwę. Trochę trzeba się przepakować, dlatego że jak czuję, trochę mam źle rozłożony ciężar w plecaku. Trzeba zrobić małą modyfikację, żeby lepiej się szło. A to górna stacja, a tam już widać schronisko. Dotarłem do miejsca, gdzie w końcu jakiś nam widok się pojawił, bo tak to wcześniej szliśmy cały czas lasem. Nie było żadnej praktycznie perspektywy widokowej. I tam na horyzoncie, tuż obok tego właśnie świerka, może to będzie widać, słabo pojawił nam się Jesztet, taka charakterystyczna góra w Czechach, z takim charakterystycznym stożkiem, wierzchołkiem. Tu później już widać nad nami Jizerę. No i dalej, jak już podążamy sobie wzrokiem, to przed nami jeszcze Smyrk, czy Smerek po czeskiej stronie, no i Stóg Izerski, tam gdzie dzisiaj wchodziliśmy sobie, widać tam jeszcze nawet też widać też biały dach górnej stacji wyciągu i ten maszt właśnie na Stogu Izerskim. A my jesteśmy już gdzieś tam mniej więcej za połową trasy do Szklarskiej Poręby. Zostało nam, myślę, około 3 godzin jeszcze w spokojnej wędrówki, no i zameldujemy się w Szklarskiej. A ja dotarłem do kolejnego fajnego miejsca widokowego. Pokazały nam się już
Karkonosza, ale jeszcze wcześniej mamy tutaj wysoki kamień, przez który będziemy przechodzili. Tam później już widać Wielki Szyszak i Łapski Szczyt, ten taki maszt. No i też przed nami, tu za drzewkiem, zaraz koło Świerka, pokazała się nam Szerenica. To jutro będziemy zdobywać. Cały ten grzbiecik będziemy przechodzili. A my dalej wygodną dróżką sobie podążamy teraz na wysoką kopę, czyli najwyższe wzniesienie całych gór izerskich, które znajduje się poza wszakiem, ale my sobie wejdziemy i go oczywiście zdobędziemy. Jak już tu jesteśmy przy tej okazji, żeby było tam nie wejść. Dobrze mówię, pani Elu? Bardzo dobrze. To dobrze, że podziela moje zdanie. Jak widać, zgadzamy się. Przynajmniej w pierwszym dniu wędrówki. Zobaczymy, co będzie po kilku dniach. Może się nie pozabijamy. Nie, teraz jest miło, sympatycznie. Nie no, dobrze będzie. Musimy przeżyć do Prudnika. Ludzi całkiem sporo tu już się pojawiło. Też dzisiaj akurat jest dość dużo rowerzystów, jeździ tymi trasami. Trasy są dość takie fajne, przyjemne, niestrome. Myślę, że tutaj jak będę miał czas w styczniu czy w lutym, to sobie na biegówki skoczę, chociażby tak pochodzić, bo są bardzo fajne te trasy. Sam raz idealne właśnie na to, żeby sobie na takich biegóweczkach tutaj pochodzić i pojeździć. No i też poza tym fajne trasy dla osób, które nie lubią generalnie jakiegoś dużego wysiłku w górach, to w sam raz te góry nadają się tego idealnie, żeby sobie tak pospacerować i na spokojnie pochodzić. A ja z Elą zmierzam teraz na wysoką kopę, czyli najwyższy szczyt gór izerskich. Kasia została i pilnuje nam plecaków, a my stwierdziliśmy, że skoro mamy tak blisko na ten szczyt, to sobie na niego wejdziemy. Dojście do niego prowadzi taką bagnistą, jak widać, ścieżką. A my już właśnie dotarliśmy na wierzchołek wysokiej kopy. Nie prowadzi tutaj żaden znakowany szlak i jak widać, nic z niego nie widać. I jest wysoka kopa, raczej mała kopa. Kupa kamieni. Nasz najwyższy wierzchołek zdobyty w dniu dzisiejszym. 1126 metrów. Jedliście kiedyś pędy ze Świerka? Ja dzisiaj właśnie pierwszy raz sobie właśnie dziabnę. Taki kwaskowaty smak ma. Całkiem dobre i pożywne, zdrowe. Co jest bogate? Ale jakie? AE, bogate witaminy AE, mi tu podpowiada Ela. Coś jeszcze? Podobno bardzo dobry syrop z pędów świerkowych. Tak, bo on jest dobry na odporność marówne, tam pewnie klawono i... Zalane oczywiście spirytusem, bo w Polsce niczym innym się nie da zalać. Zalewa się najpierw cukrem, a potem... Znaczy najpierw cukrem, później spirytusem. Tak, a później można sobie rozrobić ten syrop właśnie ze spirytusem. Dobry na przeziębienie i tak ogólnie odpornościowo. No. Zimą można też do herbaty czarnej sobie dodać. Można tak ochlusnąć z lekkim spirytusem. Od razu z lekkim, od razu 100% spirytusu i tyle, no niech to ma moc jakąś porządną. Tak tu tak Ela właśnie taką rekomendację wydała. Dobre na przeziębienia, bogate witaminy AE. Można sobie zalać czasami spirytus, aha, czyli strzelało. No ma witaminy, no w każdym bądź razie. To co w Polsce jest spożywane... Ja to miałam na studiach, ale bardzo dawno temu. No skosztowałem sobie trochę Świerka, dobre to jest. Taki kwaskowaty posmak ma. Nic, no my idziemy na dół i dalej grzejemy sobie już do Szklarskiej. Kopalnia kwarcu Stanisław. Najwyżej położona kopalnia w Europie Południowo-Wschodniej. Kopalnia odkrywkowa. Niedzielny, spokojny poranek. My dzisiaj akurat będziemy przechodzili przez całe pasmo Karkonoszy, a teraz idziemy już w kierunku wodospadów Kamieńczyka, czyli bodajże największych wodospadów w całych Sudetach, o ile się nie mylę. Byłem tam zimą ostatnim razem, także więc dzisiaj już nie będę tam chodził. Zrobię tylko takie ujęcie z góry, jak to wygląda. Ciekawe miejsce, warte odwiedzenia i polecenia. No i dalej ciśniemy w ten piękny
niedzielny poranek. Tutaj jeszcze jest takie podejście dość spoko, nie ma nic trudnego, ani stromego. Dopiero od wodospadów Kamieńczyka zaczniemy takie już konkretniejsze podejście na Halę Szereńską. Ja już jestem pod schroniskiem na Hali Szereńskiej, czyli dzisiejszy pierwszy punkt podstojowy. Dziewczyny gdzieś tam są jeszcze z tyłu, sobie idą powoli do góry. Zaczekam na nie, odpocznę sobie. No i dalej będziemy grzać na Szerenicę, której tu nie widać. Akurat teraz się schowała za drzewami. A tam już po lewej stronie, w zasadzie po prawej, to widać pasemko Gór Izerskich, którymi wczoraj przemierzaliśmy. Trochę zrobiłem zbliżenie, żeby było fajnie widać całą trasę wczorajszą, czyli tamten grzbiet Stóg Izerski, no i później już tutaj wysoka kopa, no i później kopalnia kwarcu. Dalej podążając wielki kamień, no i na dół schodziliśmy sobie już później do Szklarskiej Poręby. Czyli praktycznie to jak na dłoni widać niemalże całą wczorajszą trasę, którą przeszliśmy. Główny Szlak Sudecki omija szczyt Szernicy, odbija tutaj w prawo, natomiast my sobie pójdziemy tu pod schronisko na sam wierzchołek, daleko nie jest, dosłownie raptem może ze 100 metrów. A przede mną już widać fajnie budynek na Nowawskim szczycie. Generalnie to bardzo dobrze się idzie. Pogoda dopisuje, akurat jest sam raz taka na wędrówkę. Nie ma słońca, jest pochmurno. Choć mam nadzieję, że się wypogodzi po południu. Tak też właśnie prognozy mówią, że ma się właśnie rozpogodzić. Bo chcemy jeszcze oczywiście wejść sobie na Śnieżkę na zachód słońca. No bo śpimy w Domu Śląskim, więc mamy całkiem bardzo fajną bazę wypadową właśnie na zachód. No i oczywiście jutro także obowiązkowo będzie trzeba zaliczyć wschód słońca, jak już tak blisko będziemy. No oby tylko te chmurki się porozchodziły, no to fajnie będzie właśnie wszystko widać. Jak sami widzicie, płaściutko, praktycznie jak na stole, niewielkie podejścia, bardzo fajnie się idzie. Nie ma jakiegoś rypania ostrego pod górę. Natomiast to jak tu widzę, po prawej stronie Spindlerowa chata, czy jakoś tak, może nie przekręcam tej nazwy. A my już docieramy do Domu Śląskiego, w którym sobie spędzimy noc. Jak pogoda pozwoli, to sobie pójdziemy na wschód. Może jeszcze dzisiaj na zachód, ale zobaczymy, czy się nam będzie chciało. Daleko na szczyt nie mamy, raptem jakiś kilometr, więc okazja do tego jest bardzo dobra. We'll be right back.
zamierzamy, już opuszczamy powoli Karkonosze i będziemy dzisiaj zamierzać do Bukowca, więc zostawiamy już za nami najwyższy wierzchołek całych Sudetów, Śnieżkę, na której zaliczyliśmy wczoraj wieczorny wypadzik. No nie na zachód co prawda, ale tak było bardzo fajnie klimatycznie. No i dzisiaj poranne wejście oczywiście na wschód słońca, jak już tak blisko mieliśmy, to warto było na niego skoczyć i przejść się. Trochę ludzi spało na szczycie pod śpiworami. Dość spora grupa nawet była na tym schodzie. Wschód się udał, choć co prawda ja generalnie jestem zwolennikiem schodów zimowych albo późno jesiennych, wtedy kiedy ta widoczność jest najlepsza i wszystko fajnie widać. Ale i tak czy siak się też było bardzo klimatycznie i fajnie, że tam się nam udało wejść. A później po wschodzie poszliśmy jeszcze do schroniska, zrobiliśmy sobie krótką drzemkę, żeby nieco odespać. No a ja teraz już w zasadzie sam opuściłem, że tak powiem, schronisko, dlatego że lecę do Decathlonu, do Jeleniej Góry, z tego względu, że jednak zdecyduję się na wymianę obuwia, dlatego że w moich butach, czyli tych skórzanych skorupach, jest mi zdecydowanie za ciepło i źle mi się już po prostu idzie. Nie chcę się narażać na obtarcia, generalnie w najbliższych dniach ma być dość ciepło, bardzo ciepło, nawet około 30 stopni, więc nie ma co szaleć z takimi butami. Co prawda kolega miał mi dowieźć buty w piątek, dziś mamy akurat poniedziałek, to jednak do piątku to jest jeszcze za daleko. No i zdecydowałem się, że jadę do Decathlonu, do Jeleniej, tam sobie kupię nowe buty, które i tak mi się przydadzą i tak, no bo w zasadzie potrzebuję już też niskich butów nowych, bo stare już mi się praktycznie rozpadają. Jeszcze może w tym sezonie dojadę, a później już będę korzystał tylko z nowych butów, o ile przetrwają te trudy tej wyprawy. Nic, ja się wyłączam i lecę teraz w zasadzie do Karpacza, później dalej już do Bukowca, a po drodze w Mysłakowicach będę łapał autobus do Jeleniej pod Decathlonik. Taki szybki rzut oka na Karpacz, bo go zwiedzać nie będę, bo szlak go mija, a tam do miasta też się nie chcę zapuszczać i tracić czas. Stoję sobie gdzieś pod wyciągiem, restauracja Łomniczka, spory ruch, nic, spadamy stąd. Docieramy do Bukowca, takiej urokliwej miejscowości położonej nad Stawami z widokiem właśnie na Śnieżkę. Teraz bardzo ładnie się prezentuje, cisza i spokój tutaj, niezbyt wiele turystów można spotkać, sądzę, że akurat na tym etapie głównego szlaku sudeckiego to za wiele osób nie spotkamy, bo chociażby jest to takie, jak widać, mało uczęszczane miejsce. A natomiast jutro chcemy, fajnie przynajmniej by było, jakbyśmy dotarli do Betlejem, czyli dłuższy dystans. W zasadzie jedno takie konkretniejsze podejście, ale później już za to mamy dojść, że tak powiem, po płaskim. Tak jak zresztą dzisiaj. Zresztą do tej pory nawet ta wędrówka nie była jakoś specjalnie jakoś tam uciążliwa. Muchy mnie oblatują. Do tej pory jakoś nie było specjalnie trudno ani ciężko. Ten etap, że tak powiem, tutaj ta część Sudetów nie stanowi jakiegoś większego problemu. Poza podejściem na Stół Gizerski i na Szerenice, no to w zasadzie nie mieliśmy jakiegoś tam ciężkiego podejścia. I oczywiście na Śnieżkę to tak, ale to Śnieżka jest poza głównym szlakiem sudeckim, więc to nie włączając Śnieżki, no to do tej pory można powiedzieć, że nie są te Sudety w tej części jakoś specjalnie wymagające i zdecydowanie bardziej na pewno
Beskidy są takimi wymagającymi górami niż ta część Sudetów. Oczywiście jeszcze też wkroczymy później w góry wałbrzyskie. Tam myślę, że będzie taki chyba, bo przynajmniej jeden z trudniejszych etapów tej wędrówki. Niezbyt wysokie góry, ale jednak mające dość strome podejścia. Ale to w zasadzie będziemy dopiero w środę. A tu już nastawię cała rodzina łabędzi. No i zapomniałem o najważniejszym, czyli o tym, że udało mi się dzisiaj buty wymienić, to znaczy wymienić, kupić w zasadzie nowe. Kupiłem sobie buty trialowe, czyli buty służące do biegania, mające też tutaj rozszerzoną podeszwę dla lepszej stabilizacji. Wybrałem już chyba najlepszy model, jaki tam był w Decathlon, niewiele nie górze dostępny. Dobrze, że w ogóle mam tu Decathlon po drodze. Natomiast swoje buty odesłałem im postem do domu. Jak na pierwsze wrażenie, to bardzo dobrze mi się w nich idzie. Na razie nic mnie nie obciera, więc mam nadzieję, że też tak z tymi butami będzie. No i w tym miejscu idzie czerwony właśnie szlak. Ja sobie po prostu przez właśnie filmowanie zagapiłem się. Gdzieś tam się skupiałem na filmowaniu i skręciłem mnie w to miejsce, co trzeba. No i tak patrzyłem na nawigacji później, gdzie jestem. I wydawało mi się, że po prostu nawigacja coś chyba nie zatrybiła odpowiednio i źle mi pokazuje. Jednak dobrze pokazywała, po prostu byłem w złym miejscu. No i zrobiłem przez to troszkę większe kółeczko. No i muszę teraz trochę tej drogi nadłożyć.